Jest porozumienie z górnikami. Kończą protest okupacyjny, jest porozumienie z PGG. Spółka wypłaci pracownikom jednorazowe świadczenie. Związkowcy podpisali porozumienie z zarządem Polskiej Grupy Górniczej w sprawie wyrównania inflacyjnego dla pracowników i przerwali trwający od poniedziałku protest. Wcześniej przez 5 dni górnicy okupowali siedzibę spółki. Zawarte porozumienie przewiduje, że Polska Grupa Górnicza wypłaci pracownikom od 4000 do 6,4 tysięcy złotych brutto jednorazowego świadczenia. Powrót do rozmów płacowych ma nastąpić jesienią. Pytany o założenia podpisanego porozumienia, jeden ze związkowców wyjaśnił, że dotyczy ono przede wszystkim rzeczy finansowych. W porozumieniu zawarta jest rekompensata za pierwsze półrocze, kolejne ustalenia rekompensat inflacyjnych zaplanowane są do 30 września i do 30 listopada. Jest tam również zapis o podniesieniu posiłków profilaktycznych o inflację, mówił. Dodał jednocześnie, że cena węgla deputatowego będzie ustalana w grudniu, ponieważ nie wiadomo jakie będą ceny i jaka będzie inflacja. Rząd będzie chciał reaktywować górnictwo. Zapytany o to, jaka była atmosfera podczas dzisiejszych rozmów, przedstawiciel związkowców odpowiedział: wiemy, że niektórzy byli za tym, żeby górnictwo reaktywować, niektórzy nie. Jednak dzisiaj większość rządu będzie chyba za tym, żeby górnictwo reaktywować, powiedział. Będzie problem z węglem dla odbiorców. Związkowcy zaznaczyli, że tak jak mówimy i od dawna powtarzamy, będzie problem z węglem opałowym dla mieszkańców. Nie jest to wina spółek węglowych. Byliście tu 2 lata temu, wiecie dlaczego zmniejszyliśmy wydobycie, dzisiaj tego węgla na rynku brakuje, powiedzieli związkowcy. Dodali jednocześnie, że górnicy starają się wydobywać więcej węgla, ale to nie jest fabryka, gdzie się włącza taśmy i za miesiąc wszystko jest gotowe. Tutaj potrzeba czasu, inwestycji. Jeden ze związkowców zwrócił też uwagę, że łatwy i tani węgiel się skończył. Górnych pracują coraz ciężej, w trudniejszych warunkach. Musimy mieć to na papierze. Związkowcy podkreślili, że muszą mieć na papierze zapewnienie, że węgiel będzie od nich odbierany. Poczynienie ogromnych inwestycji i wysiłku, po których za rok czy dwa przyjdzie tani węgiel z Rosji, a my usłyszymy: dziękujemy wam za wasz węgiel, mija się z celem, powiedzieli związkowcy. Protest w PGG. Okupowali siedzibę spółki. Podpisane porozumienie jest efektem rozmów, jakie delegacja protestujących odbyła w piątek z ministrem aktywów państwowych, wicepremierem Jackiem Sasinem. Po jego zakończeniu w Warszawie delegacja powróciła do Katowic, by przekazać uzgodnienia liderom wszystkich uczestniczących w proteście organizacji. Od poniedziałku kilkudziesięciu związkowców okupowało katowicką siedzibę PGG. Wśród zgłoszonych postulatów są m.in. wypłata wyrównania inflacyjnego dla pracowników spółki, inwestycje w zwiększenie wydobycia węgla w kopalniach, wzrost zatrudnienia oraz urealnienie cen surowca dostarczanego do elektrowni. Po środowych, zakończonych fiaskiem rozmowach z udziałem wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika, w czwartek związkowcy zapowiedzieli zaostrzenie protestu. W piątek delegacja protestujących została natomiast zaproszona na spotkanie z szefem MAP, wicepremierem Jackiem Sasinem. Związkowcy grozili rozszerzeniem protestu. W czwartek związkowcy dali rządowi czas do końca tygodnia na podjęcie rozmów i osiągnięcie porozumienia. Gdyby tak się nie stało, zapowiedzieli rozszerzenie protestu. Wśród jego możliwych form wymieniali blokadę wysyłki węgla z kopalń do elektrowni, prawdopodobnie grupy PGE, blokadę wybranych biur poselskich, możliwe, że również katowickiego biura premiera Mateusza Morawieckiego, oraz zorganizowanie dużej górniczej manifestacji w Katowicach lub w Warszawie.